fantastyczna robota. Wszystko wyjątkowe. Nie, no może przyjść. Niespotykane. Między innymi te drobne dzieła można było dzisiaj podziwiać w trakcie Złotej Niedzieli na Rynku Łazarskim. Trochę było, no. Jeszcze torebeczki mieliśmy. Są tu przede wszystkim stoiska z różnymi ozdobami wystawców z Polski, ale nie tylko. Jest parę osób z Ukrainy, które staramy się wesprzeć. Oni pokazują swoje rękodzieło lub ciasta, które robią według ukraińskich przepisów. Jest trudniejsze rzeczy, bo jest pełnych. Tu też w ogóle, nie? Horror wakui. W trakcie kiermaszu można było także wziąć udział w wielu zajęciach, na przykład plastycznych. Jesteśmy z Inkubatora Kultury Pireus. Będziemy robić warsztaty artystyczne dla dzieci. Będzie można pomalować, zrobić własne kubeczki na rzeżuchę. Malowania na Łazarskim było dzisiaj więcej. Niektóre dzieła można było nabyć u Jane Fartukowej. Here now we just selling our... Teraz sprzedajemy tutaj nasze ręcznie robione karty i ręcznie robione słodycze. Akrylowe malowidła ze zwierzętami i akwarelowe, takie jak te. Tymczasem ci, którzy nie bali się dłuta i piły, mogli spróbować swoich sił w rzeźbieniu w drewnie. Będziemy robić dwie rzeczy. Będziemy robić indywidualne takie warsztaty dla każdego. Każdy, kto przyjdzie, będzie dostanie deseczkę, będzie mógł wyrzeźbić sobie płaskorzeźbę. A drugą rzecz będziemy wspólnie robić taką rzeźbę, w której będą mieszkały owady. Kolorowe stoiska i warsztaty skusiły część mieszkańców Poznania do przyjścia na Łazarski Rynek. Na razie kwiaty mi się najbardziej podobają. Wujka ogórka polujemy głównie tutaj. Mała fanka poluje na wujka ogórka. Rynek Łazarski zaoferował dzisiaj też coś dla ucha. Odbył się tu koncert piosenek znanych z baśni Disneya, a także spektakl teatru Fuzja. Jakub Szustakowski, Puls Dnia.